Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachy z Kalisza. Dzisiejszym tematem będzie rentgen. W życiu mamy bardzo wiele określeń, które również używamy w szachach. Jest na przykład nim pat, sytuacja patowa, czyli inaczej mówiąc sytuacja bez wyjścia. W życiu mówimy również o promocji. Ktoś idzie do sklepu, kupuje coś taniej, a w szachach mówimy o promocji, kiedy pionek dojdzie do końca planszy i na przykład jeden punkcik przemieni się w 9, czyli coś, co się o wiele bardziej opłaca. Mamy też takie pojęcia jak atak-obrona, tak? Czyli na przykład w piłce nożnej najlepszą obroną jest atak i podobnie jest również w szachach, tak? Czyli atakując, no twoja obrona jest, jakby to powiedzieć, no, o wiele mniej narażona na to, że przeciwnik strzeli tobie bramkę. Mamy też takie szachowe określenie jak związanie, czyli ktoś na przykład nie może się poruszyć, tak samo jest i w życiu, tak samo jest i w szachach. Ale tak samo mamy na przykład takie pojęcie rentgena. No rentgena nikomu nie życzę, tak? Czyli no, jeżeli ktoś tam, nie wiem, gdzieś upadł z czegoś, no i coś tam ręka boli, no to trzeba pojechać do lekarza, prześwietlić tą rękę i zobaczyć, czy tam nic w środku się nie stało. I w szachach również mamy takie taktyczne zagranie, które nazywa się rentgenem. I mniej więcej polega to na to, że nasza figura broni swoją figurę poprzez inną figurę przeciwnika. Brzmi to dosyć skomplikowanie, najlepiej jak pokażę to na przykładzie. Pierwszy przykład jest właśnie taki szkoleniowy. Widzimy tutaj sytuację, w której czarny król nie zrobił okienka. No, przydałoby się to posunięcie H6 albo G6, żeby tutaj mógłby ewentualnie uciec. Widzimy również, że obie strony mają wolne pionki. Biały pion zaszedł bardzo daleko już na linię siódmą. Czarny z kolei jest troszkę niżej na linii czwartej. I tutaj białe, wykorzystując motyw słabej ostatniej linii oraz motyw rentgena, rozstrzygają tą partię. Zaczyna się to od posunięcia wieża na C8. Jeżeli czarna wieża to zbije, to my bijemy D na C, zamieniamy się w hetmana lub wieża i kończymy tą partię matem na ostatniej linii. No czarne oczywiście do tego nie chcą doprowadzić, biją sobie tego groźnego pionka na polu D7. No i wydaje się, że ta sytuacja jest, jakby to powiedzieć, zażegnana, że tutaj się na tej ósmej linii nic nie wydarzy. I teraz właśnie jest typowy motyw rentgena. Teraz następuje to, co mówiłem. Biała figura broni swoją figurę poprzez inną figurę przeciwnika. Tak? Gdyby nastąpiło wieża bije wieżę i hetman bije wieżę i następnie hetman F8, no to nic nie daje, bo po prostu hetman zbije tego hetmana na polu F8. Jeżeli jednak zagramy posunięcie hetman F8, to przesuwamy ten punkt obrony z pola D8 na pole F8, a tutaj jest po prostu przez czarne, to pole jest niedostatecznie obronione. Także tutaj widzimy taki właśnie klasyczny przykład rentgena, takie prześwietlenie tutaj, czyli ta wieża widzi to pole poprzez inną figurę przeciwnika. Także partia może tutaj się zakończyć w ten sposób, że wieża to zbije i wieża bije F8 i checkmate. I teraz przykłady z partii praktycznej. Pierwszy z nich to partia Euwe Lohmann. Tutaj białe zagrały posunięcie skoczek bije D4. No czarne popatrzyły sobie na tą sytuację, no patrzą, no dwa ataki ze strony hetmana i gońca, a tylko jeden obrońca, no to co? Można bić. No ale nie przewidziały jednej rzeczy, że ten goniec prześwietla tego gońca i patrzy na to pole razem z tymi tutaj ciężkimi figurami. Czyli hetman jedna figura, wieża druga figura i goniec trzecia figura. Wszystkie te figury łączy jedno pole, jest to pole H8. Dlatego można teraz zagrać posunięcie hetman H8. No i kończy się to bardzo ładnym, efektownym matem. Goniec musi wrócić na pole H8 i wieża bije H8 i mamy mata, który właśnie powstał poprzez motyw rentgena. Kolejny przykład to wspaniała gra ze strony Judith Polgar. Jest to partia Tisdale-Polgar. Mamy końcówkę ciężkofigurową. Obu stronom zostały hetmany oraz po dwie wieże. No wydaje się, że tutaj raczej czarny król ma większe kłopoty, chociażby grozi na przykład posunięcie wieża E8, król A7 i na przykład hetman na F2. Ale tutaj to okienko, które wykonały białe, jest troszeczkę takim zbyt agresywnym okienkiem, ponieważ no zwykłe okienko to pionek stanąłby na polu A3, a teraz już ten pionek znajduje się na polu A5
I tutaj robi się miejsce dla jakiejś czarnej figury. Polgar przeliczyła to, nie było to trudne i zagrała wspaniałe posunięcie hetman A4. Także widzimy tutaj motyw rentgena. Wieża broni tego hetmana poprzez wieżę przeciwnika. Król oczywiście nie może nigdzie iść do góry. Jeżeli ten król się cofnie na przykład na pole B1, no to już wieża H1 i tutaj trzeba oddać hetmana, czyli hetman E1, wieża bije E1 i wieża bije E1. No białe, no widząc efektowność tej kombinacji, pewnie chciały to zakończyć dosyć szybko i w tej pozycji po prostu się poddały, a mogło nastąpić posunięcie. Wieża bije A4, wieża bije A4, nie można nadal zagrać na B3 i na A3, bo tym razem wieża to obstawia. I po królu na B1 też matujemy na ostatniej linii. Tutaj można jedynie przedłużyć tą grę, dając dwie ciężkie figury, czyli wieża G1, bijemy. I po hetman D1 też bijemy. I piękny, efektowny mat na ostatniej linii. Tutaj mamy przykład dwóch młodszych zawodników. Jaki to był jakiś turniej juniorski, grał Placak Barle. No, widać, że obie strony tutaj mocno chciały skończyć to jakimś efektownym atakiem, ale no, jak to bywa w szachach, czasami ten, kto jest o jeden ruch szybciej, no ten po prostu wygrywa partię. I tutaj czarne zaczynają w tej pozycji, zaczęły od posunięcia skoczek na C4. Pod atakiem jest hetman i pod atakiem jest pionek. No białe widząc, co się święci, tak, że tutaj za chwilę może coś się wydarzyć, zagrały takie posunięcie hetman bije H6. No co, na co tutaj liczyłem? Że pogoniec bije H6, wieża bije H6, że tutaj utworzy się siatka matowa. Ale czarne były szybsze. Czarne patrzą sobie, no dobrze, jeżeli zbije teraz tego hetmana i po wzięciu wieża bije na H6, no są groźby ze strony białych, ale no tych groźb tutaj już nie będzie. Czyli ten goniec spełnia nie tylko funkcję obronną, ale również też no, działa w ataku, także no, szkoda by było go obecnie oddać, dlatego czarne zauważyły, że pole G2 jest bronione tutaj też przez gońca, czyli ten goniec będzie bronić pole, jakąś figurę, która stanie na polu B2 poprzez gońca C3. Dlatego tutaj wchodzi taki efektowny motyw, hetman bije B2 i białe złożyły broń. Po ruchu goniec bije B2, mamy bardzo ładnego mata. Goniec B2, goniec matuje. To jest przykład z partii Van Veli i Wańczuk. Tutaj wydaje się, że białe stoją dosyć stabilnie. Z kolei czarne mają tutaj odkrytego króla, nie ma pionka na polu G7. No ale warto też zauważyć, że trzy figury niebezpiecznie tutaj znalazły się w obrębie roszady białego króla. No i co łączy te trzy czarne figury? No łączy to pole H2. Czyli no goniec poprzez tego gońca uderza w pole H2, skoczek to widzi i hetman też to widzi. No może spróbujmy, tak jak w poprzedniej partii tych juniorów, zagrać hetman na H2. No ale po hetman H2, goniec bije H2, goniec bije H2, król H1, no nie zamatujemy, tutaj nie ma żadnego mata poprzez skoczka F2. Ale no właśnie, po jakim posunięciu Van Veli się poddał? Spróbujcie sami zgadnąć. Co mógł tutaj zagrać Iwańczuk, co spowodowało, że po prostu partia się skończyła po jednym ruchu. No skoro nie można tego zagrać hetmanem, to czasami trzeba odwrócić kolejność figur i tym ruchem jest posunięcie skoczek H2. Czyli na polu H2 bronimy tego skoczka poprzez gońca E5. Także tutaj następuje właśnie ten motyw rentgena, goniec broni skoczka. I w tym momencie Van Veli złożył broń, bo dodatkowo po ruchu skoczek H2 nie wolno zbić goniec bije H2, bo hetman H2 mat. I z kolei po ruchu skoczek H2 skoczek atakuje hetmana, atakuje również wieżę. I jeszcze dodatkowo goniec atakuje gońca, także tych ataków jest strasznie dużo. No co mogłoby tutaj nastąpić? Jakiś ewentualnie hetman G3. I po hetman bije G3 następują tutaj wymiany. No ale czarne są na posunięciu, biorą jakość. I po posunięciu wieża AD8 ta końcówka jest kompletnie wygrana dla czarnych. I tu mamy kolejny przykład, który nawiązuje również do tego poprzedniego przykładu, ponieważ grali ci sami zawodnicy. W poprzednim przykładzie Van Veli grał białymi, a w tym układzie gra kolorem czarnym. Z kolei Iwańczuk grał poprzednio czarnymi, a tutaj gra kolorem białym. No co prawda są to
Zupełnie różne turnieje. Ten wcześniejszy był grany gdzieś na Ukrainie, a tutaj mamy turniej z Rapida, czyli turniej szachów szybki z Monako. No i te partie były tam rok czasu odstępu od siebie. No ale tak jak w poprzedniej grze, tak tutaj również Iwańczuk no po prostu zlał tego biednego Van Veliego. A kombinacja jest bardzo efektowna, ponieważ łączy kilka motywów ze sobą. Popatrzmy tutaj na układy figur. No białe mają pionka, czystego pionka więcej, dodatkowo też no wydaje się, że aktywniejsze figury. Skoczek tutaj będzie aktywnie brał udział w ataku na króla, wieża też może się podłączyć. I widzimy układ, w którym wieża broni hetmana. Dlatego właśnie Iwańczuk zagrał posunięcie wieża na e8, próba odciągnięcia obrońcy. Jeżeli nastąpi wieża bije 8, no to bierzemy sobie hetmana, partia jest wygrana. No, Van Veli oczywiście tej wieży nie wziął. Zagrał posunięcie g7 i tutaj już powinno nam zaświtać fajna myśl, fajne uderzenie. Widzimy, że na jednej linii, bo układ rentgena właśnie może powstawać w linii poziomej, w linii pionowej, jak i również w skosie. Takie przykłady też widzieliśmy wcześniej. I tutaj widzimy właśnie, że jest tak, jest hetman i na tej samej siódmej linii pojawił się król. Gdybyśmy tutaj dołożyli wieżę, no to faktycznie po ruchu wieża e7 wieża broni hetmana poprzez hetmana przeciwnika, ale po samym ruchu wieża e7 hetman to bije, wieża to bije i jest tylko motyw wymiany. Dlatego Iwańczuk zagrał jeszcze takie wtrącone posunięcia. Skoczek e6 widełki. Chcąc, nie chcąc, no trzeba to wziąć, czyli po ruchu F bije na E6, otwiera nam się ta siódma linia i teraz ten motyw, o którym wspominałem wcześniej, jest już aktywny, można go grać, czyli wieża E7, motyw rentgena. Czyli hetman może zbić wieżę, ale hetman biały broni tutaj białej wieży poprzez hetmana przeciwnika. No i w tym momencie będziemy mieli taką pozycję i to jest pozycja wygrana dla białych. Także widzieliśmy tutaj dwa przykłady, w którym Iwańczuk zlał po prostu Van Veliego. No po prostu jest no lepszym szachistą. I tutaj mamy taki przykład troszeczkę starszy. Białymi grał Nilsson, czarnymi grał Geller. Partia Sztokholm 1954 to był jakiś mecz Szwecja ze Związkiem Radzieckim. No tutaj co widzimy? No widzimy, że dwie czarne wieże bardzo aktywnie tutaj uderzają w pionka C2. Hetman również to robi. No w zasadzie białe zmuszone są do obrony tutaj w takim niezbyt fortunnym układzie, czyli wieża C1 broni pasywnie. Te figury też tutaj muszą podbraniać pole C2. No co mogłoby być tutaj ratunkiem dla białych? No ten król jest troszeczkę odkryty, czy jakieś ewentualnie uderzenia na D5, ale no nawet nie ma za bardzo kto to robić, czyli ten król na polu D7 wydaje się, że jest no mimo wszystko bardzo bezpieczny. I tutaj grającemu białemu wydawało się, że ten punkt C2 jest dosyć dobrze obroniony, wystarczająco obroniony, ponieważ są trzy ataki, raz, dwa, trzy i są trzy obrony, raz, dwa, trzy. No i tutaj jak grom z jasnego nieba, Geller zagrał posunięcie, wieża bije C2. No i teraz, no przecież trzy razy było obronione, dlaczego tak można zagrać? Otóż, jeżeli nastąpi posunięcie takie jak w partii, hetman bije C2, to my teraz nie bijemy wieżą tego hetmana, bo po wieża bije C2 jest wieża bije C2 i to się może okazać, że to białe będą mogły tutaj atakować, tak? Dwoma wieżami tu gdzieś wtargną na linii numer 7. Ale jeżeli zauważymy motyw rentgena w linii pionowej, to wieża, hetman i wieża. Dlatego możemy zagrać posunięcie hetman C1, hetman bije C1 i w tej pozycji grający białymi Nilsson złożył broń. Oczywiście mogłoby nastąpić hetman bije C1, wieża bije C1 i tutaj wszystko opierało się na tym, że goniec obstawia pole F1 i to kończy się matem. Zobaczmy jeszcze, co mogłoby być, gdyby po ruchu wieża bije C2 na przykład zbiła to wieża. Jeżeli nastąpi zbicie wieży, to tutaj pojawia się bardzo słaba linia numer 1. Można zagrać na przykład posunięcie hetman B1
I tu po kolei białe będą musiały oddawać figurę aż do mata, czyli na przykład wieża C1, my to bierzemy, hetman bierze, jeszcze raz szach i ponownie będzie mat na F1. Kolejny przykład to partia Czeparinow-Aleksiejew, listy 2008. Tutaj białe no, mają bardzo mocny atak, bo gońce oba uderzają w stronę króla, jest też wieża na linii otwartej, ta wieża jest na linii numer 7, hetman też jest bardzo aktywny, jest już strzelający w króla. I tutaj grający białymi na pewno zauważył motyw rentgena, że w pole F7 uderzają aż trzy figury, czyli wieża tutaj, goniec też i hetman. I teraz, no czy można teraz zagrać posunięcie hetman bije F7? Spróbuj sam to przeliczyć. Zatrzymaj teraz, spauzuj ten film i zobacz, czy to posunięcie wchodzi, tak? Bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że oddajemy hetmana i że tam nic nie ma. Sprawdziłeś, przeliczyłeś i Czeparinow zrobił tak samo. Wchodzi. Hetman bije na F7. Widzimy układ taki naprzemiennie ustawiony figur. Biała, czarna, biała, czarna. Przesunięty został punkt obrony na pole F7, ale no białe miały tutaj więcej figur atakujących. I po wieża bije F7, król H8, czego się tutaj doliczyłeś? No nie widać, żeby ta wieża mogła tutaj sama zamatować, ale no patrzymy, goniec bierze udział w ataku, wieża też bierze udział w ataku. Ten goniec za chwilę podłączy się do ataku, ta figura nic nie robi. Włączamy ostatnią figurę do ataku, wieża z 1 na D7, i klasyczne ustawienie, gdzie wieża tutaj no, sieją spustoszenie na tej siódmej linii, grozi posunięcie wieża na H7 mat. Nie za bardzo czarne są w stanie tutaj ustawić jakąś blokadę, sensowną blokadę na siódmej linii. Można jedynie zagrać coś takiego, ale po wieża bije E7, wieża bije E7, wieża bije E7. Nie ma możliwości, żeby się obronić tutaj na punkcie E5. Po prostu w kolejnym ruchu nastąpi goniec na E5. Nie ma dodatkowych figur. Dlatego po ruchu C bije na B4, zbijamy sobie na E5 i zostajemy w końcówce z czystą wieżą więcej i wygraną pozycją. I na koniec partia czarodzieja z Rygi, Michał Tal kontra Chandler, partia z Liverpoolu 74. No tutaj no czarne są jeszcze daleko, daleko gdzieś tam w debiucie, a białe już tutaj próbują zamatować po prostu czarnego króla. No widać, że tutaj Tal po prostu poświęcił figurę za atak, no ale czarne figury nierozwinięte, wieża nie gra, goniec nie gra, tu są jakieś związania i teraz jak to wykorzystać? No grający białymi mistrz kombinacji Tal zagrał wieża na D8. Oczywiście hetmana bić na E2 nie można, bo jest wieża bije E8 i jest mat. I tutaj grający czarnymi Chandler no, postarał się, żeby te wieże złapały komunikację. No i spróbował oddać gońca za to. No po wieża bije na D7, no czarne pewnie zbiją sobie hetmana. I po goniec bije na E6, król H8, no tutaj mata na F8 nie ma, bo dwie wieże pilnują tego pola F8 i dodatkowo pilnuje to hetman. I teraz grający białymi Tal znalazł taki motyw, bo tak, najważniejszym w tej pozycji jest pole F8, wieża F8, wieża bije F8, wieża bije F8 i ta wieża tutaj broni. Ewentualnie można zagrać jeszcze troszeczkę inaczej, czyli tak, wieża na F8, wieża bije na F8, pionek bije F8, zamienia się w hetmana, ale ten hetman tutaj broni tego pola i może zbić tą promowaną figurę. Także to nie wchodzi. Także tutaj głównym zadaniem białych było odciągnięcie tego hetmana, żeby ten hetman nie bronił tutaj potem tego skosu i nie bronił no tak w sposób bezpośredni pola F8. Dlatego Tal zagrał posunięcie hetman E5 na odciągnięcie. Hetman E5 grozi na przykład hetman bije na C5, skoczek nie broni tego hetmana, bo tu jest związanie. A co nastąpi, jeżeli na przykład czarne to zbiją? No nastąpi to, że hetman nie broni już tego skosu, nie broni pola F8 i możliwe jest już zagranie posunięcia wieża F8. Także proszę zwrócić uwagę, jakie tu przeplatanie jest po prostu na tej ósmej linii. Czarne, białe,
czarne, tu jeszcze jakiś motyw związania. Także no, fantastyczna pozycja. No i teraz no, co tutaj mogą? Czarne mogą zrobić tylko jedno posunięcie, czyli wieża bije na F8 i my możemy zrobić już promocję. Hetman bije na F8 i tu widzimy, że ten hetman, który stał na polu C5, broniłby tego pola, ale jak stoi na E5, tego już nie robi. Oczywiście nie można też zbić skoczkiem na F8, bo tu jest związanie i piękny mat. Także rentgen to bardzo mocna broń zarówno w grze środkowej, jak i w końcówce. Bardzo często właśnie ten motyw rentgena powstaje. W szczególności związany jest on z ostatnią linią, czyli bardzo, bardzo często właśnie te motywy słabej ostatniej linii i rentgena łączą się. Także no, zwracaj uwagę, żeby właśnie zrobić jakieś okienko, bo wtedy z reguły ten motyw rentgena jest już taki mniej groźny. A tak jak widziałeś tutaj, no, motyw rentgena nie tylko może powstać na ostatniej linii, ale może też powstać w linii skośnej, czy też w linii pionowej. Także no, zawsze warto mieć na baczności, czy jakaś figura nie broni inną poprzez figurę przeciwnika. Także dziękuję za uwagę i powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa.